Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem powitać wszystkich moich słuchaczy. Dzisiaj jest druga część z naszym gościem, Marzenką Górniak. Witam cię, Marzenko. Witajcie, witaj Józefie. I zgodnie z zapowiedzią, tak jak ostatnio żeśmy kończyli nasz film, że rozpoczniemy dzisiaj od najważniejszego tematu, który będzie się przewijał i się przewija non-stop na wszystkich sesjach, u wszystkich ludzi i dotyczy nas wszystkich, czyli kochanie siebie. Dokładnie tak. Przewija nam się na wielu sesjach i czy to z tobą, czy jak pracuję z Eweliną. Tak naprawdę czym jest kochanie siebie? To zauważenie siebie, to pozwolenie sobie na małe przyjemności, to bycie ze sobą i mówienie sobie jak do najlepszego przyjaciela. I tak właśnie powinniśmy siebie traktować. Zostało nam to zabrane, zostało nam wpojone, że to jest coś złego, coś nieodpowiedniego, grzesznego, gdzie wpojono nam w religii i nie tylko, że egoizm jest grzeszny, że to nikomu nie służy, a tak naprawdę sprawiło to, że oddzieliliśmy się od siebie, od tego, co jest najważniejsze. Bo to my jesteśmy najważniejsi i zostało nam wpojone programy oddzielające nas od siebie i sprawiające, że daliśmy się wtłoczyć w sztywne ramy dopasowywania się do wszystkich, do wszystkiego, do działania dla każdego, żeby inni byli zadowoleni, zapominając ciągle o sobie. A jeżeli nie będziemy pamiętać o sobie, to nie będzie nas, to nie będzie tej miłości do siebie, nie będzie tej przyjemności. Przede wszystkim w ten sposób zabijemy radość w sobie i i swoje wewnętrzne dziecko również, bo nasze wewnętrzne dziecko ma tą magię, tą radość, to zadowolenie w sobie i to pozwala nam również w dziecięcy sposób, piękny, pełny miłości spojrzeć na siebie. Pięknie to powiedziałaś, ale ja trochę dodam jeszcze. Zawsze. Kochanie siebie zostało nam odebrane, tak praktycznie, narzucając nam pojęcie egoizmu, że kochanie siebie to jest egoizm. I to jest taki zarzut, który wywodzi się praktycznie z religii. To religię nam narzuciło, że myślenie o kimś innym. Ale z drugiej strony spójrzcie się na siebie, przychodzę na ten świat, zastanówcie się, moja nutka, zastanówcie się, po co żeście przyszli tu na ten świat. Czy po to tylko, żeby służyć komuś innemu, być czyimś służącym, czy po to, żeby doświadczać, być szczęśliwym? Czy macie doświadczać szczęścia, czy nieszczęścia? Przepraszam, to moja nutka się To musi. może po prostu zatrzymaj chwileczkę. Już się nutka uspokoiła. Dobrze. I po co tutaj jesteśmy, tak naprawdę? Tak naprawdę tu my jesteśmy po to, żeby być szczęśliwi, żeby kochać i być kochanym, żeby się uczyć miłości, żeby się uczyć kochać, żeby się uczyć przyjmować tej miłości, przyjmować tę miłość od innych istot. Jeżeli siebie nie kochamy, czyli nie kochamy tej cząstki nieśmiertelnej, można to nazwać boską, cząstki w sobie, to jak mamy ją kochać w innym człowieku? My po prostu tworzymy sobie następnych pasożytów. Nawet jak one nie chcą, to one będą pasożytowały na nas, gdyż jeżeli ja poświęcam siebie dla kogoś, dla uszczęśliwiania siebie, zapominając o sobie, czyli daję znak wszechświatowi, daję znak wszystkim ludziom wkoło, słuchajcie, ja jestem nieważny, to ty jesteś ważny, to ktoś inny jest ważny, ja jestem nieważny. I ten świat będzie musiał nam pokazywać, że my taki jesteśmy. W jaki sposób pokazywać? Ano w takim, że będzie nas ignorować. Czyli ludzie będą nas ignorować,
ludzie nas będą wykorzystywać i będzie się cały czas trybiki nakręcały, że nie będziemy szczęśliwi, będziemy się dziwić, dlaczego? No ja jestem taki dobry, a ludzie mnie wykorzystują. Ja jestem taki dobry, wszystko tak chcę dobrze, a wszystko się sprzysięga przeciwko mnie. Czyli co? Ten świat jest niedobry, a ja jestem dobry. Nieprawda. To nie ma pojęcia takiego dobra, zła. Zacznij siebie kochać. Jak siebie będziesz kochać, to wszystko zacznie się zmieniać jak dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I takim najlepszym przykładem jest, jak dwoje ludzi się kocha, jak jest między nimi miłość, ta się chce w ich otoczeniu przebywać. Bo się czuć tą miłość. Oni siebie kochają. To jest wymiana. To jest idealna taka pozycja. Wymiana miłości. Jedno kocha, bierze i daje. Bierze jedno i drugie. Ale kocha siebie przede wszystkim. I zaczyna od siebie. Tak, i zaczyna od siebie. I to miłość czuć, bo ją się poczuje. I osoba, która kocha, tak naprawdę kocha siebie, nie jest w stanie nikogo skrzywdzić. Bo ona nie ma takiej wewnętrznej potrzeby. Osoba, która krzywdzi, to jest ta, która jest nieszczęśliwa w środku. I próbuje udowodnić sobie i na zewnątrz. Tak. I tak naprawdę ma wielkie oczekiwania. Ma oczekiwania wypływające do siebie, ale nie przyzna się, to będę miała oczekiwania do ciebie i pretensje ogromne. Tu kolejny przykład niekochania siebie to również ciągnięcie innych za uszy. To działanie za kogoś i według tej osoby to jest takie, bo trzeba jej pomóc, bo trzeba działać. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Tak. Właśnie. Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Jeżeli mam żyć za kogoś, czyli nie żyć własnym życiem, tylko ciągnąć kogoś za uszy, gdyż nie chcę siebie widzieć. Nie chcę siebie widzieć, nie chcę widzieć swojego nieszczęścia i że ktoś będzie szczęśliwy. To jest cały czas błądzenie we mgle. A jeżeli ty nie będziesz szczęśliwy, to i ktoś, nawet jak będziesz ciągnąć za uszy, też nie będzie szczęśliwy, bo po pierwsze nie będziesz szczęśliwy, bo ty jesteś nieszczęśliwy, a po drugie jest nieszczęśliwy, bo ciągniesz go za uszy i próbujesz żyć jego życiem, nie pozwalając na jego własne doświadczenia, na jego odczuwanie, na jego niejednokrotnie niski upadek aż na dno, żeby poczuł i mógł poczuć, że jesteś więcej, że jesteś inaczej, że może trzeba się otrząsnąć i pokochać siebie i zacząć od siebie. I wtedy i otoczenie się zmienia, i dana osoba się zmienia, i pozwolenie sobie na oddech, i tej osobie na oddech, i takie życie. W lekkości. W lekkości, tak. Życie za kogoś, życie, czyli przejmowanie doświadczeń za kogoś. To jest tak, na przykład ty się nie doświadczysz tego, bo się możesz skaleczyć, to ja za ciebie to zrobię. Czyli tak naprawdę to my sobie stwarzamy problemy na przyszłość. Tak jak przyjmujemy cudzą karmę, to odrabiamy cudzą, a tamta osoba i tak będzie miała to do przerobienia i tak będzie miała to do przerobienia. Gdyż musi się sparzyć, musi doświadczyć, musi pójść w ślepą uliczkę, zobaczyć, a to jest ślepa uliczka. I obojętnie co ktoś będzie tłumaczył jemu, nie rób tego. On i tak to zrobi, bo to jest, on musi tego doświadczyć. A zabranianie jemu doświadczania tego, no to jest pchanie się w następne problemy, jeszcze więcej. Jak mało ci swoich problemów, to ci dołożymy jeszcze z kilku otaczających cię osób, albo kilkudziesięciu, czyli jeszcze więcej, jeszcze ciężej. I to tak najczęściej te zbieranie doświadczeń, zabieranie doświadczeń od innych osób. Widać właśnie na sesjach, jak ludzie biorą na siebie, przeżywają doświadczenia innych osób. Więcej ciężaru na własne barki. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. I za każdym razem później zdziwienie, dlaczego Bóg mnie tak każe. Za co? No to musimy sobie znaleźć później jeszcze, kto jest za to winien. No. I pojawiają się wymówki, usprawiedliwienia, tak. To nie ja, to oni, wszyscy w koło winni. I nie przyznajemy się i nie chcemy spojrzeć, co tak naprawdę mamy pod stopami, pod nosem, tylko widzimy w koło. Dokładnie tak.
Dokładnie tak. No, może na razie tyle o kochaniu siebie, chociaż to jest temat niewyczerpalny i możemy o tym cały czas mówić i podawać mnóstwo różnych przykładów. I napędzające się nowe tożsamości, które wywodzą się wszystkie z niekochania siebie, a będą cały czas wytwarzały następne i następne warstwy. Jednym słowem, coraz gorzej i gorzej. Dobrze, na razie zostawiamy ten temat. To nie znaczy, że do niego jeszcze nie wrócimy kiedyś, ale przypuszczam, że wrócimy. Wracamy do pytań, Marzenko, ok? Dobrze, wracajmy. Dobrze, jest pytanie takie, numer 6 mam. Będąc we własnej przestrzeni, zabezpieczamy się, ale w jaki sposób ulubiona metoda Marzeny? Będąc we własnej przestrzeni, to już jest moja przestrzeń, od tego zacznijmy. I ja ją wytworzyłam. Skoro ja ją wytworzyłam w swojej sile i mocy, to jest bezpieczna. Ja czuję się w niej bezpiecznie, wyjątkowo. I jest brak zgody na jakiekolwiek szczytywanie, jaki brak zgody, jakieś interferencje, brak zgody na cokolwiek, co miałoby mi zagrażać, moją bezpieczeństwo i mnie. Ale co może dla Was być pomocne, to na przykład stworzenie sobie bańki energetycznej, w którą wchodzisz, jesteś, tworzysz wtedy tam swoją przestrzeń, tak jak chcesz, kreujesz i wiesz, że ta bańka nie jest taką bańką, którą każdy może przebić, każdy wejść. Po prostu Ty jesteś otulony w takiej spokoju, tej bańce swojej energetycznej, którą nikt nie, do niej nie ma dostępu, bo nikt o niej oprócz Ciebie nie wie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie następne. Pytanie do Marzeny. Na ile trwałe jest to oczyszczanie? Czy na pewno jedne kontrakty nie są zastąpione innymi? Tu jest kilka pytań w tym jednym pytaniu, ale to może najpierw te. Dobrze. Na ile trwałe jest to oczyszczenie? Na tyle, ile sobie pozwolisz. Na tyle, ile uznasz, że tak chcesz działać, bo w momencie oczyszczenia po sesji czujesz to oczyszczenie i jesteś w lekkości, nie jesteś w podpięciach. Wiesz, że już jest przestrzeń też się zmienia, widzisz tą przestrzeń, jest inaczej. Jeżeli w tym trwać będziesz i stawać w mocy swojej przy różnych sytuacjach, i wiesz, że możesz, bo ty możesz, to będzie. A jeżeli następnego dnia sytuacja wybije cię kompletnie z rytmu mocy i siły i podejmiesz decyzję, to już nic nie ma sensu i w ogóle podchodzę z uległością, no to już jest po oczyszczeniu. To jest prosta droga wtedy do kontraktu, bo nie jesteś w mocy, bo jesteś w pozycji uległej, podporządkowanej, dopasowującej się, takiej, która uważa, że nie ma po co pozwalać sobie na szczęście, bo za chwilę to nieszczęście przyjdzie i jeszcze trzeba będzie zapłacić. Więc to zależy tylko i wyłącznie od ciebie, na ile sobie pozwolisz. Tak, na ile sobie pozwolisz, na ile przyciągniesz stare programy do siebie z powrotem, bo musicie pamiętać o tym, że po oczyszczeniu jesteś w mocy. Jeżeli swoją moc skierujesz na to, żeby przyciągnąć te stare programy, że zaczynasz wątpić w to, co przeszłaś czy przeszedłeś, jak już przychodzą zwątpienia, to już jesteś, twoja moc spada. Tak, wibracje też spadają. Wibracje już spadają. To już się szykujesz do, tak jakby woli, no dobrze, no, to jednak powrócę do tego, co było poprzednio. To wszystko zależy indywidualnie od każdego z nas. Nic nie jest dane na wieczność. Jeszcze było pytanie, czy inne kontrakty nie są zastąpione innymi. To nie jest tak, że są zastępowane, jeżeli odnosimy się do danej sesji, to kontrakty, które są, umowy, które są, to je niszczymy, żądamy i niszczymy, kończymy z bytami, wszystko, co było z nimi związane, jest również i anulowane, więc wszystkie pełne czyszczenie jest na danej sesji, a czy nie są zastąpione innymi? Nie, bo tutaj zakończamy
odcinamy grubą krechą i tego nie ma, ale jeżeli, tak jak powiedziałam, na drugi dzień czy za 3 dni pozwolisz sobie na jakiś kontrakt, bo będzie sytuacja i machniesz ręką i staniesz na przykład w uległości, tak jak wspomniałam wcześniej, no to to jest kontrakt, ale jest on inny. To no. Na sesji głównej oczyszczającej pierwszej patrzymy, jak doszło do tego podpięcia po raz pierwszy. Czyli sięgamy bardzo daleko do różnych innych wcieleń, gdzie dokonało się to po raz pierwszy i żądamy później umów, kontraktów, wszystkiego, co by obejmowało dotychczas. I tak zostaje jest. To zniszczone. Tak. Wszystkie kontrakty, wszystkie łącznie z karmami, z programem, wszystko zostaje zniszczone. Nie ma, nic nie jest w stanie się przetrwać takiego oczyszczania. Ale dalej jesteśmy w mocy i dalej sobie możemy zawrzeć następne. Także wszystko zależy od nas, czyli ode mnie. Następna część tego pytania. Jak z oczyszczeniem dziecka, na przykład 5 lat? Czy to jest automatyczne ze mną na sesji oczyszczane? Bo tu kobieta się pyta. Więc tak, dzieci w energii matki są mniej więcej do 7 roku życia, to zależy też od dziecka, dzieci widzą energię i może być tak, że dziecko w swojej energii, w swojej sile jest na tyle mocne i będzie buntowało się w domu i pokazywało, że nie pozwolę na implantowanie, nie pozwolę na jakiekolwiek takie twoje zachowanie, które próbujesz mi narzucić, a przez rodzica nie mającego takiej świadomości będzie traktowane jak chore, jak inne, jak dziecko, które jest problematyczne. I tak jak powiedziałam, jest to w energii matki do 7 roku życia. Więc zaczynamy od czyszczenia matki przede wszystkim, ale to też nie jest tak do końca, że jeżeli dziecko, to w sesji sprawdzamy, czyścimy matkę i sprawdzamy, czy dziecko jest jeszcze w jej energii, czy już nie jest, bo jeżeli nie jest, to dziecko indywidualnie przychodzi na sesję i będzie oczyszczane. Jeżeli matka jest na danej sesji czyszczona, to możemy do przestrzeni zawołać dziecko, zerknąć, co jest potrzebne, czy jest dużo potrzebne, czy już implanty są odpalone i funkcjonujące, to wtedy no, to musimy umówić się na inną sesję. Jeżeli tego dużo nie ma i możemy jakieś emocje tylko z dziecka ściągnąć, to możemy to zrobić na przestrzeni i robimy to na jednej sesji. Tutaj jeszcze możemy dodać, że podczas oczyszczania jednego z rodziców, jeżeli są karmy rodowe i te karmy rodowe po linii, na przykład jak po linii żeńskiej przechodzą na dzieci, na które dzieci przeszły, no to jak są oczyszczane u matki czy tam u ojca, to są oczyszczone też u dzieci. To znaczy tak, to jeżeli oczyszczamy matkę i u niej jest obciążenie rodowe po stronie żeńskiej i patrząc na dziecko jest obciążenie po stronie żeńskiej, to wtedy jak najbardziej z dziecka jest to czyszczone, dziecko czuje ulgę i to jest najpiękniejszy tak naprawdę dar, bo ściągamy z niego taki ciężar. Jeżeli ojciec jest czyszczony, a dziecko jest w energii matki, a matka nie jest oczyszczona, to tak, to wtedy indywidualnie podchodzimy do dziecka. Tak jest, dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie następne. Czy to jest zupełnie normalne, że po sesji czujemy się gorzej? U mnie było odblokowywane gardło i teraz mam ostrą infekcję, choć zazwyczaj nie choruję. Ale jestem też w podróży, może coś złapałam w samolocie, autobusie i tym podobne. Samo to, jestem w podróży, może coś złapałam, może coś tam, już są wątpliwości. Więc tutaj już nie ma działania w mocy. Poczucie tego, że gorzej się czuję, to nie znaczy, że sesja poszła nie tak, tylko jest kwestia, skoro sama wspomniała, że było czyszczone gardło, to po prostu to gardło się czyści. Każda infekcja z nas, czy to katar, czy to kaszel, to nie jest, że coś gdzieś złapałam, tylko to jest
czyszczenie naszego organizmu, więc to jest reakcja po sesji. Tym bardziej, że jeżeli jest to widoczne na sesji, my o tym mówimy, żebyś teraz się nie wystraszyła, nie przestraszył, że możesz czuć dyskomfort, ból w mięśniach, katar, kaszel, generalnie ogólne rozbicie. Takie są reakcje po sesji. Nasze ciało, my to działamy energetycznie. Ogromna praca zostaje wykonana energetycznie. Później nasze ciało też musi to przetransformować, przetrawić, że tak powiem. I reakcje są takie, a nie inne. Tutaj oczywiście do pomocy w metabolizowaniu tych danych sesji jest potrzebne uziemianie się, pójście na basen, rozluźnienie mięśni, pobycie ze sobą, ukochanie takie siebie, to jest potrzebne i takie reakcje z ciała są normalne. One nie występują u wszystkich. Dokładnie. Zaznaczamy, ale tak jak na sesjach widać, takie instalacje, jakie są pozakładane, na przykład w przypadku na gardle, bo są nie tylko na gardle, na różnych jeszcze innych narządach, częściach ciała, tego jest mnóstwo. Jeżeli są takie na przykład ciężkie, które tam miażdżą, rwą, rozczarpują, to później ten organizm, jak pójdzie energia, bo jest puszczona energia z powrotem, to zaczyna się ustrawiające i jeszcze musi być cały czas wyrzucane oczyszczanie się. I jeżeli jest na przykład jest przez proces oczyszczania się odczuwamy na zewnątrz jako chorobę, czyli nas coś boli i wtedy jak boli, największym błędem jest to, no jak mnie boli gardło, no to nie mogę wyjść na zewnątrz, się uziemić, no bo jestem chory. Nie. Nie w ten sposób się tłumaczyć, tylko właśnie wtedy trzeba wyjść, bo to trzeba pomóc organizmowi, trzeba puścić tą energię. Tę energię od dołu, energię wysokowibracyjną z ziemi, żeby pomogło oczyścić i wtedy szybko to ustępuje. A jeżeli zatrzymujesz, nie wychodzisz, to wtedy faktycznie chorujesz długo. I to wtedy już się zaczyna się też nazywać chorobą, bo na początku to jest oczyszczenie, a później przechodzi w chorobę, bo się nie wspomagasz swoją energią, nie wspomagasz energią ziemi. To też wynika z przekonań, które mamy, że zostało to też przez rodziców wpojone, nie idź, jesteś nieubrany, nie stawaj na boso, bo się rozchorujesz, bo się zaziębisz, bo jest zimno, bo jest zmrożone, bo jest mokro i ciągłe oddzielanie tej swojej energii od energii ziemi sprawia, że no, nie ma tej filtracji w nas, nie ma tego oczyszczenia w nas, nie ma przepływu energii, więc kumulacja całości, którą mamy w sobie, mechanizmy, które również są, implanty, no nie pozwala funkcjonowaniu, jeszcze większe napędzanie jest tych chorób i ciało nam to pokazuje. Tak. Ostatnio się spotkałem z tym, z tydzień temu wychodzę do swojej szklarni, bo rano to stoję na ziemi, a później raz albo dwa razy idę do szklarni, żeby posiedzieć. Postać też, ale żeby posiedzieć. Posiedzieć, bo tam jest sucho, tylko z tego względu. No i żona mówi, to ty będziesz siedział na gołej ziemi, przecież ty masz hemoroidy, to jeszcze znowu będziesz, i mówi, zobaczysz, będziesz narzekał. Ja mówię, posłuchaj, ja już tak siadam 2 miesiące i mi nie jest gorzej z tymi hemoroidami, tylko lepiej. I to cały czas coraz lepiej. Mówi, to tak, że to twoje gadanie jest na nic. Nie, ale to moje żony nie przekona. Dobrze, przechodzimy do następnego. Każdy ma swój proces, swoją świadomość. Tak, każdy ma swój proces. Trzeba na to pozwolić. Tak. Przechodzimy do następnego pytania. Również ja często się budzę o 2-3 nad ranem. Także często widzę te synchroniczne liczby na zegarku elektronicznym. Jak się tego pozbyć? Czy można zrobić coś we własnym zakresie? Wszak jest brak mojej zgody na manipulację i pozbawienie mi energii. Samo to, że się budzi 2-3 generalnie nad ranem, to już po wielu sesjach i doświadczeń wiem, że to jest pora, gdzie jest pobór energii z nas. Najczęściej jest to pobór energii niskowibracyjnej w postaci wstydu, lęku. I oni po prostu przechodzą po swoje. Istota ludzka jest jak bateria z zasilania ich. Jeżeli są ich implanty,
Mechanizmy to przechodzą i zabierają tą niskowibracyjną energię wytworzoną z całego dnia. I później człowiek jest zmęczony, trudno się dobudzić, wstać z łóżka, obolały, boli kręgosłup, nogi, mięśnie. To jest pobór energii mniej więcej w takich godzinach. Cyfry synchroniczne to też pokazują się, no nic innego jak odbytów. Zostało nam wpojone, że to są, spotkałam się z tym, że to są cyfry anielskie, powtarzające się, a niczym innym anioły, bóstwa, piękne, Gabriele i cała reszta, to co jest nam mówione, co są znieśli, to nie jest nic innego jak kryjące się pod przebraniami gady. Więc wracając do początku tego, co powiedziałam, to gady doją z energii, a przedstawiają się i przebierają się w tak piękny niby sposób jako anioły i te cyfry anielskie, jak to zostało nazwane, w ten sposób również pokazują, że ja tu jestem. Ja jestem w twojej przestrzeni. Ja przechodzę po swoje. Tak jest. A tobie pokazuje, że ty jesteś taki uduchowiony. Przechodzisz transformację. No i ludzie się na to łapią. Dobrze. Dokładnie tak. Przechodzimy do następnej części pytania. Przepraszam, następne pytanie. Teraz pytania są do Angeliki. To jest w jednym pytaniu jest kilka pytań. Czy po sesji oczyszczania poczułam, że mam jakiś dar telepatii, czy wypracowałam go? To pytanie do może tak. Angelika pisze jako oczyszczona, czy nieoczyszczona, bo nie rozumiem. Oczyszczona. To jest pytanie, do mnie i ktoś pomylił imię do mnie. Nie, Angelika była na oczyszczaniu. Aha. Tylko, że tak sformułowała to pytanie, że sam nie wiem. No właśnie. Może ja odpowiem w ten sposób i pewnie będziemy kończyć, żeby nie przedłużać. Angelika, jeżeli po sesji poczuła swoją moc, swoją siłę i poczuła, że może być telepatą, no to świetnie, to niech to rozwija, niech czuje swoją energię. To kwestia pozwolenia sobie też na to i otwarcia siebie na odczuwanie. I jeżeli jej trzecie oko aż taką ma moc i siłę, to niech to pielęgnuje i działa. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że u mnie rozpoczęło się to widzenie było, ale większe, dużo większe było najpierw u mnie czucie i zaczynałam od czującej. Później to się rozwinęło i jest jedno i drugie. Dobrze, dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie krótkie. Dobrze. Czy jedzenie mięsa obniża wibracje? Często się o tym słyszy. Pewnie, że obniża wibracja, no bo jeżeli w mięsie, tak jak ja już to mówiłam na poprzednim nagraniu, zwierzęta idą do ubojni, idą w miejsce, gdzie już czują strach, lęk, sparaliżowanie i poczucie tego, że coś się za chwilę wydarzy, no to ich hormony stresu wywoływane są, to zostaje od razu na mięsie. I później my to ludzie, którzy spożywają mięso, spożywają ten stres, lęk i obniżają w ten sposób swoją wibrację. Więc oczywiście jedzenie mięsa obniża wibrację jak najbardziej i też nie służy niczemu dobremu dla organizmu. I nieprawdą jest, wręcz bym powiedziała, że trzeba jeść mięso na poprawę, nie wiem, swoich badań, wyników badań, samopoczucia, wręcz przeciwnie, niczego dobrego to nie wprowadza w organizm i nie odżywia. Dobrze, dziękuję bardzo i na dzisiaj zakończymy. Postanowiliśmy nie robić dłuższych filmików, jest 30 minut. Tak. I Marzenko, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze odpowiedzi. No ale zostało nam jeszcze dosyć dużo pytań. Jeszcze będzie ci trzecia, się obawiam, czy nie czwarta. Znaczy się nie obawiam, przepraszam, oczekuję. Ale pytań jeszcze jest dużo. Się rozkręca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Cieszę się, że jesteście. No ja też się cieszę bardzo i się cieszę z tego, że mam możliwość nagrywania tych odpowiedzi. Super. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.